Cześć, dzisiaj przygotowałem dla Was moduły Zigbee. Jest to czujnik temperatury oraz wilgotności. Na swoim kanale już przedstawiałem parę tego typu modułów, więc możecie wejść w playlistę i sobie zobaczyć po prostu inne moduły z tego typu. Ten czujnik się wyróżnia w stosunku do innych modułów tym, że on ma zwykłe paluszki AAA, czyli takie mniejsze po prostu paluszki, które możemy tutaj podłączyć. One są też dosyć tanie, łatwo dostępne, no i możemy na przykład użyć paluszków, które możemy później naładować i znów wykorzystać. Tych modułów mam parę, jeden już mam nawet zainstalowany, więc sobie otwórzmy taki jeden moduł i sparujmy go, zobaczmy jak on działa. W środku opakowania znajdziemy instrukcję parowania oraz specyfikację urządzenia. Nic tutaj tak naprawdę więcej na tej kartce nie znajdziecie. W środku, tak jak wspomniałem, jest właśnie instrukcja parowania modułu. Moduł sobie wypakujmy. W opakowaniu znajdziemy taśmę dwustronną. Umożliwi nam po prostu przyklejenie tego modułu w dowolnym miejscu. Moduł, jak możecie zobaczyć, posiada dwa otwory. Jeden jest z góry, drugi jest z dołu. Ten moduł możemy też zamontować na stałe poprzez dwa wkręty. Mamy tutaj też z tyłu strzałeczkę w górę do otwarcia. Żeby otworzyć ten moduł, tylnią klapkę przesuwamy w kierunku strzałki i teraz moduł jest otwarty. Tutaj, jak możecie zobaczyć, już jest miejsce na dwa paluszki. Mamy tutaj też również z tyłu przycisk. Przycisk służy nam do przełączenia tego urządzenia w tryb parowania. Do modułu wkładamy dwa paluszki zgodnie z opisem plus i minus i moduł jest uruchomiony. Po naciśnięciu przycisku widzimy, że tutaj u góry świeci nam światełko. Teraz nasze światełko miga, czyli jest przygotowane do parowania. Możemy sobie nasz moduł oczywiście zamknąć. Ten moduł możemy dodać do aplikacji Tuya Smart lub Smart Life. Przejdźmy do sparowania go razem z aplikacją. W tym celu musimy wejść w bramkę Zigbee, dodać urządzenie podrzędne, czy dioda miga. A z tego co widzę, to w tej chwili nie miga dioda, więc otwórzmy sobie jeszcze raz ten moduł. Zaczęła nam dioda migać i możemy kliknąć, że dioda miga. Następuje wyszukanie urządzenia. Teraz musimy chwilę poczekać. Urządzenie zostało wyszukane. W tym miejscu możemy zmienić nazwę naszego urządzenia. Ja nazwy sobie nie będę zmieniał. Daje zakoń i podaje nam aktualną temperaturę oraz wilgotność. Z opcji Smart możemy tutaj stworzyć sceny. Na podstawie scen możemy uruchamiać jakieś inne urządzenie, przykładowo wentylator lub na przykład ogrzewanie, klimatyzację. To są opcje Smart. W opcji Set widzimy poziom naładowania baterii i widzimy również, czy mamy otrzymać alert w momencie, kiedy bateria jest już na rozładowaniu. Z dodatkowych opcji po wejściu w temperaturę oraz wilgotność, którą tutaj widzimy, mamy dzienne, miesięczne lub roczne zestawienie i te zestawienie temperatur możemy sobie wyeksportować, wysłać na przykład na swój adres e-mail. Z opcji dodatkowych nie ma tutaj nic, co nie byłoby w standardowej wersji, więc tego tutaj nie będziemy omawiać. Zobaczymy sobie jeszcze na podobne moduły, które już prezentowałem na swoim kanale. To również jest moduł, który się podłącza pod Tuya. Zobaczmy, ile ten ma aktualną temperaturę. To jest 23 stopnie i 63,1 to jest wilgotność. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Tutaj mamy 21 stopni, 7 i 74,9 wilgotność. Więc na pewno pomiędzy modułami jest rozbieżność. Mam tutaj jeszcze moduł od Sonoffa. Moduł od Sonoffa pokazuje 22 stopnie i 74,7% wilgotności, więc na pewno ten moduł pokazuje bardziej zbliżone wyniki do tego modułu niż ten. Do czego więc moglibyśmy wykorzystać taki moduł, który nie jest aż tak dokładny jak pozostałe? Moglibyśmy go przede wszystkim wykorzystać do zmiany temperatur. Czyli na przykład jeżeli mamy taki moduł zainstalowany w łazience, to taki moduł może uruchamiać wentylator, ponieważ wilgotność będzie się zmieniała. Poziom temperatury w stosunku do dwóch pozostałych modułów jest różnica o 1 stopień.
więc też nie jest to tak duża różnica, żebyśmy tego modułu nie mogli wykorzystywać. Na pewno plusem tego modułu jest to, że działa na zwykłe paluszki AAA. Ten moduł również jest bezpośrednio wykrywany w aplikacji Home Assistant. Przy użyciu aplikacji Zigbee 2 MQTT nie ma najmniejszego problemu z jego sparowaniem z aplikacją Home Assistant. Jeżeli chodzi o ten moduł, to by było już wszystko. My się widzimy za tydzień w poniedziałek o godzinie 20:00. Do zobaczenia.